Siema, siema. Dzisiaj vlog wymieniam wydek w KTM-ie 500. Jaki założę, no to zobaczycie, czy replikę Akrapa, czy oryginał Akrapa, czy FMF, czy jakiś inny jeszcze. Zaraz będę to rozbierał. Różne zdania są o wydechach. Jedni preferują właśnie Chińczyka, jedni oryginała Akrapa, inni właśnie tego MFF-a. Zawsze mam problem z wypowiedzeniem tej marki, tej nazwy. No i oczywiście po założeniu zrobimy próbę, jak to gada, jak to chodzi. Czy lepiej, czy gorzej? Zobaczymy, czy jest przelotowy, czy nieprzelotowy. Czy warto, czy nie warto. Odkręcam. Racing KTM XCF. O, już tutaj rozpakowałem tego wydecha. No ale zapomniałem powiedzieć, no może to być używany, nie? No nie powiedziałem, że nowy jest. No trochę już tych kluczy mi się tutaj nazbierało. O, właśnie o takim mówię. Fajny kluczyk. O. Jak ładnie idzie. Pełne obroty trzeba robić, a nie tam. O, pytaliście mnie o to oprzycie, gdzie to można kupić na Reaper Gripper przez 2P na końcu.pl. Około 100 zł plus wysyłka. Nie wiem, takie ceny były. Chyba się nic nie zmieniło. Poszycie jest bardzo dobre, nie jest lakierowane i dlatego jest po prostu takie tępe i trzyma to siedzisko, a nie tam, nie lata nic. I tak sobie teraz pomyślałem, nie, że z tym nowym motocykl, jak się kupuje, wyjechać w nim w teren, to aż żal, jak patrzy człowiek, jak to się rysuje, jak to się wszystko niszczy. Ile po dwóch, trzech wyjazdach znowu trzeba grzebać przy tym motocyklu, no. No ale frajda z jazdy jest, z drugiej strony to nie ma co. Dobra, sprężynę ściągam. I pierw muszę dopasować, czy to w ogóle będzie mi pasował ten wydech, tak? Bo 500, nie wiem, no tam KTM zawsze coś kombinuje i zawsze te końcówki coś tam zmienia i po prostu też nie do każdego modelu. No, równe te rozstawy są, nie? I nie zawsze pasuje. Coś tu wypadło jeszcze, no. A, to tutaj, podkładka. No, muszę Wam powiedzieć, że ten, który założę, jest krótszy. O ponad 10 cm. Bardzo ładnie pasuje. Muszę sobie tylko te gumy i podkładki przełożyć. I próba, no i powiem, że fajnie wygląda tymczasem. No, gumy ładnie przełożyłem. No i teraz tak sobie pomyślałem, czy założyłbym tutaj do tego atrapę jakąś, akrapa. Jakbym dostał ją za free, to bym zamontował bez problemu. Ale kupować bym nie kupił. Ale jakbym za darmo dostał, to tak. To bym zamontował. Pokażę Wam, jaka jest różnica. O tyle jest krótszy. Od razu lepiej to będzie wyglądało. Trzyma debę killera. Jak to tam w środku? Czy przelotuwa? Nie wiem. Sprawdzimy zaraz. Przelotuwa. No, wszystko pasuje normalnie jak ulał. Typowo do tego modelu to jest dedykowany.
Ostatnia śruba. Jest ok. Jest ok. To wszystko pasi. Czyli co? Prezentacja i pierwsze odpalenie. Może pierwsze odpalenie, co? Pierwsze odpalenie, pierwsze będzie. Zgadujcie, co to jest? Replika? Akrab czy FNF? Znawcy może się znają, może po głosie poznają, po brzmieniu. Piszcie, piszcie. Dobra, pokazuję. No, trzeba przyznać, że to robi robotę. Pierwszy raz mam taki wydech. FMF. Typowy dedykowany właśnie do 500 AXCF. Akurat do tego rocznika, do tego modelu. Te nowsze po prostu są tutaj krótsze. Rozstawy śrub nie pasują, by trzeba było tutaj robić jakąś przedłużkę, ale mi się wydaje, że to bardzo fajnie gada. Jest po prostu petarda w porównaniu do tego KTM-owskiego, no to, a czy ten ma przelot? Zaraz zobaczmy. Nie, ten jest zakitowany, ten ma nawet DB Killera, nie? O, to już kolega mi też mówił, że od razu po tym jak chodzi, że po prostu jest cały tam pełen. A tu mamy typowy przelot. Będzie latać. Może mocy trochę zyska, niepotrzebnej nadto. Także motocykl na sobotę uszykowany na Willy Boysu w lece i robimy gumę na Rahajowski.